Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego druku. Druk numer 11. Projekt zarządu pozytywna opinia Komisji Mieszkalnictwa i Osób Niepełnosprawnych. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Opinia się pozytywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy na gminę lokal mieszkalny. Zgodnie z pismem urzędu miasta Krakowa z dnia 7 maja 2013 roku na okres do 28 lutego 2014 roku. Głośniej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram głos w dyskusji. Jest jeden głos dyskusji, pani radna Stabryła. Ja chciałam zapytać, dlaczego tu jest ten okres 28 lutego? Może ja wyjaśnię. Tak, bardzo tak. Proszę, pani Jaszczewska. Proszę Państwa, to jest ta pierwsza negatywna opinia dla tej rodziny, gdzie nie przedłużyliśmy socjalnych ze względu na sprawy społeczne, to znaczy zgłosiła się do nas wspólnota mieszkaniowa i jak gdyby zrobili sprzeciw, że nie chcieli, żeby ta rodzina tam mieszkała. W związku z tym jeszcze mieliśmy opinię złą wtedy Straży Miejskiej, Policji. Rozmawialiśmy z tym państwem, odbywały się tutaj spotkania, próbowaliśmy jak gdyby negocjować z nimi. Tam jest czworo dzieci. Sytuacja jest tego typu, że mama weszła nawet w konflikt z prawem. A obecnie po tych rozmowach doszło do tego, że rodzina zaczęła współpracować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pani zaczęła się leczyć. Od pewnego okresu jak gdyby nie ma tam alkoholu. Dzieci są, sprawdzaliśmy to w szkołach, jest poprawa, jeżeli chodzi o dzieci. Wspólnota mieszkaniowa na dzień dzisiejszy, tam jest 9 mieszkań w klatce i obecnie jak gdyby jedna osoba, która daje sprzeciw, w 3 mieszkaniach nie zastaliśmy osób, ale oni też potwierdzili, że jest w tej chwili poprawa, ale ponieważ nie wiemy, jak długo to potrwa, bo tam są sprawy kuratorów, też żeśmy tutaj wzywali kuratorów nad tymi dziećmi, to postanowiliśmy przedłużyć umowę i uchwałę do 28 lutego, a ponieważ tam już są zaszłości, jeżeli chodzi o konflikty i sąsiedzkie układy, więc wystąpiliśmy jako dwie komisje w zasadzie zdrowia i mieszkalnictwa o to, żeby miasto po 28 lutym po prostu przeprowadziło tych ludzi na inne socjalne, na inne osiedle ze względu na dzieci. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na drugi numer 11.